Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Rozmów Spekulowanych, a dziś z nami jest profesor Krzysztof Borowski, z ZGH. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Oraz Łukasz Wardyn, CMC Markets. Dzień dobry. No i ja, Daniel Kostecki, również z CMC Markets, w zastępstwie za Macieja Leściorza, który wróci w kolejnym odcinku. Natomiast my dziś, drodzy Państwo, startując programem, przejdziemy sobie do prognoz, bo te dla S&P 500 pojawiają się kolejne wyższe, w zasadzie mamy jak kiedyś na Bitcoinie w poprzedniej fali hosty takie przebijanie do, do jakiego to poziomu Bitcoin wtedy nie dojdzie, teraz to też się dzieje, ale również się pojawia w kontekście S&P 500, bo S&P 500, amerykański indeks akcji pozostaje wciąż nad średnią, uwaga, tygodniową. Daje sobie radę nad pięciotygodniową średnią wciąż pozostawać. To jest bardzo krótka średnia. Mamy też piąty miesiąc wzrostów z rzędu. Korekty rzędu 1,7% i mniej więcej to tyle statystycznie wychodzi cofnięcie na tym indeksie. Mniej więcej. No i Goldman Sachs wyskakuje z prognozą 6000 punktów, mówiąc o tym, że ten mega kapowy bull market spowoduje, że SP do takiego poziomu. Doleci. No i chciałem się też zapytać was, czy też macie takie bycze spojrzenie, takie różowe spojrzenie, tą amerykańską giełdę, no, która pokazuje nam naprawdę niesamowitą siłę. No ja mam w sumie różowe w różowych okularach spojrzenie. Natomiast, no, martwi mnie trochę ta zmienność, która jest naprawdę niewielka, bo jak spojrzymy sobie właśnie na, na te dzienne świeczki, na przykład w tym roku, no to w ogóle cały czas de facto to rośnie, ale strasznie mała zmienność jest, więc to mnie trochę martwi, że nie ma więcej niepokoju po prostu wśród inwestorów, więcej takiej ściany, ściany strachu, natomiast, no cóż, no... Te, jak rozmawialiśmy pod koniec ubiegłego roku, to nie dowierzaliśmy w te szybkie obniżki stóp procentowych i tak dużo ich, czyli 6 na przykład, a teraz bardziej spokojnie 3. No więc, jeżeli te postawy amerykańskiej gospodarki będą dalej takie, jakie są, tej aktywności gospodarczej, to faktycznie to się wszystko może znowu udać. No to byłby bardzo, bardzo optymistyczny scenariusz. A jak ty to, ty to widzisz. Znaczy, mi się też podoba, tylko powiedzmy tak, nie podoba mi się, że gonią. To znaczy, jak zaczynają podnosić, to się boję, że. Szczególnie jak nie to, że gonią indeks, tylko pokazują nowe maksimum, bo wtedy się boję, że to yy, analitycy przestrzeliwują i potem jest korekta. Ja do tego podchodzę tak trochę, że jeśli w grudniu mieliśmy styczeń, czyli po prostu efekt stycznia był w grudniu i teraz e, właściwie tej korekty nie było, natomiast zbliżamy się do naszego sell in May and go away, tak się przesuniemy o jeden miesiąc, to powinno być sell in April and go away, mm -hmm. więc no, trzeba będzie uważać w kwietniu czy tam się jakaś formacja nie kroi, że tak powiem. Ja tam patrzyłem krótkoterminowo na takich krótkoterminowych danych, tam już się takie formacje szczytowe tworzyły, ale to jest na świeczkach rzędu tam godzinowe, czy minutowe, tam widać takie formacje pióropusza próba zejścia w dół, to oczywiście o niczym nie świadczy, bo to jest łatwo przewidzieć jedną świecą w górę i jest po zawodach, że tak powiem, natomiast no, pojawiały się takie lekkie powiedzmy próby korekty, tak, no i tutaj wydaje mi się, że ten długoterminowy trend, który widzimy nadal, to on jest cały czas, tu nie ma żadnych oznak jeszcze zwrotu, zatem gdyby się miało co, znaczy jest kanał wzrostowy i może teoretycznie spać do dna kanału i nadal będzie dobrze, tak, bo, bo musiałoby się wybić dołem z tego kanału, żebyśmy tutaj spotykali się w innych klimatach, natomiast no, wszyscy polują na tą korektę, czy ona tam zejdzie, żeby sprzedać blisko górki, a spróbować odkupić niżej, no to teoretycznie może przyjść w każdej chwili, no bo to, te, tego nie znamy, zwłaszcza, że no, ta pierwsza połowa roku jest statystycznie lepsza i, i ona jest lepsza po prostu. Tylko tak jak mówię, no, jeśli ją zaczęliśmy w grudniu, no, to, to to się może kończyć ten szczyt na przykład w kwietniu, bo mm, to też jest zazwyczaj kwiecień jest statystycznie dobry, ale tak jak mówię, jeśli się nam przesunęliśmy, no, to, to to może jakaś korekta się pojawić, tak? więc. No, no tutaj wskaźniki są już powykupywane i to po prostu dzienne to tam w żargonie wyją, no, natomiast na tygodniowych to to ładnie idzie. Z drugiej strony, gdyby się miała jakaś taka formacja szczytowa pojawić, to trochę rynek powinien się tak pobujać, e, trochę powinno być dystrybucji i, i wyjście dołem. Natomiast no, na razie nie, nie, ciężko mówić o jakimś takim bujaniu i, i próbie dystrybucji tych akcji, więc no... No to, to jest tylko kwestia trzymania i tam, nie wiem, podsuwania stop losów, że jak zrobi, przebije kolejny szczyt tego stop losa, powinniśmy podsunąć i, i jak będzie siebie wybijał dołem, to wtedy tam ewentualnie, żeby nas zamknąć, tak? No bo na razie taka strategia trailing stopów tutaj, nic no, większego nie jak, jak ktoś przykład... chce złapać górkę, bo jeśli chce, no nie wiem, trzyma długoterminowo, to on oczywiście się nie przejmuje spadkiem nawet do 10%, bo on gra na powiedzmy kilkadziesiąt procent, tak, więc... To... No też jeszcze jest kwestia tego rasela, czyli tych mniejszych e, spółek, no bo... My to cały czas próbujemy dopiero z tego trendu horyzontalnego tak definitywnie wyjść, a to jednak jest taki kanał od 2000, w początku 2022 roku, więc no tutaj można by powiedzieć, że to potencjał de facto dopiero jest, do czego żeby, żeby tutaj wyjść i dynamicznie zacząć. No cały czas indeks próbuje, no zdobywa, byki zdobywają pola, ale to nie, nie mamy zdecydowanego wejścia jeszcze w hossę z tego trendu horyzontalnego. Na no dwa, dwa Lata akumulacji akcji, więc jak z tego mielibyśmy wyjść w górę? Tak, tylko to mi się wydaje, że wtedy powinna być korekta na tym głównym indeksie, i wtedy Czyli... właśnie tam będzie przegrzanie, a tu właśnie wyjdzie coś, o czym się teraz mniej mówi, bo to hmm. często tak jest. To jeszcze. Przechodząc do SP, za moment um, jeszcze jeden wątek poruszymy, ale to tak, jakby ktoś chciał proste narzędzie do prognozowania, gdzie może być SP za rok, to ja sobie też takie zrobiłem. To w naszym to jest specjalnym webinarium a propos rocznych prognoz, to też to wstawiłem. Jak każdy może to zrobić, i nie trzeba pracować w banku, albo inaczej, można pracować w banku, dostać niezłą kasę mm -hmm. i, i, I te same prognozy, bo wystarczy wziąć wix z grudnia który no, bazuje na 30-dniowych opcjach, ale jakoś tak się składało w ostatnich latach i to od 2016 roku do teraz, że ten poziom wix z grudnia, odłożony na 12 miesięcy do przodu, pokazywał nam no, bardzo ładnie, z niewielkim odchyleniem od tego, gdzie będzie S&P za rok. Mimo, że nie jest tylko dla 30-dniowych opcji, ale jest urocznioną wartością i akurat wtedy tak to się dobrze składało. No i teraz, żeby było jasne, to ten WIX z grudniu pokazał nam 5384 punkty. No i te 5384 punkty, jeżeli będzie trafione, no to ta reguła z lat ubiegłych zostanie też utrzymana. No tam już jest ta niewielka przestrzeń do tego, żeby ten indeks wzrósł, ale to jest na koniec roku. Natomiast gdybyśmy mieli mieć jakiś przewrót na rynku, no to z kolei w dół BIX pokazywał nam wtedy 4113 punktów. I, ale to w zasadzie to nie jest daleko. Inaczej te poziomy widzieliśmy niedawno, bo widzieliśmy je październik, listopad, to był ten właśnie. Ale wiesz, inwestorzy doły. szybko zapominają. No to na pewno, jakby, zwłaszcza z tych poziomów. Ale co jest ciekawe, e, też Goldman Sachs nam tutaj podrzuca taką e, notkę czyli alokacja aktywów gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych dojechaliśmy do poziomu 48% w akcjach. Czyli to jest ta alokacja tam e, e, dług, 15% gotówka e, też. Nie wiem, gdzie jest reszta w tych procentach, ale nie jest to w aktywach tych, powiedzmy, takich dosyć płynnych. I te 48% to jest taki sam poziom, jaki był w dotkomach w 2000 roku. Jakby to czymś świadczy, bo wtedy też po prostu akcje mocno drożały, teraz też drożają, ale widzimy ten efekt majątkowy w tym wszystkim. I być może to też kryje się cały czas za siłą amerykańskiego konsumenta, bo on, mimo że je na kredyt, wydaje z tej karty kredytowej kupę pieniędzy, to wie, że za nim stoją aktywa, hmm. które drożeją ciągle, więc on może jeszcze więcej wydawać na ten kredyt. To jest dosyć ciekawe w tym momencie, jaki jest mechanizm taki sprzężony ze sobą. No, w różowych okularach można by powiedzieć, że Biden powinien zrobić wszystko, żeby żadnej korekty nie było do, do czasu wyboru. Janet Jelen też przede wszystkim dalej ten dług pompować, żeby wszystko pięknie rosło. No ale to jest dosyć, dosyć ciekawe. No, dla Amerykanów super sprawa: 48%, 48 aktywów w akcjach do Polski, to w ogóle nie jak się... Ja, to tam jest kultura inwestowania i po prostu to jest też taka różnica kulturowa, że tak powiem, że oni są przyzwyczajeni, a u nas jak się powie akcje, to, to, to jest w ogóle tak jakbym kogoś obraził praktycznie, a tam <laughs> właściwie to, to inwestowanie nawet długoterminowe, czy buy and hold, czy poprzez różne instrumenty, no, ludzie się tak wychowują, rozmawiają też w rodzinie, tata, co robisz, jak, jak inwestujesz, poza tym chyba mają też więcej programów w takich w szkołach jak my, tak, bo u nas po prostu to nawet po zmianie Przedmiot, biznes i zarządzanie, to ja patrzyłem w ten program, ale to z całym szacunkiem chyba jeszcze nie poprawi y, jak gdyby nasz inwestowania Polaków. Y, chyba, że będą jakieś zmiany w podatku Belki, i to będzie rzeczywiście jakaś taka zachęta, żeby część ludzi y, wychodziło na, na rynek, tak? Natomiast. No, no tam ten rynek też jest inny, tam, tam nie rządzi tak zagranica jak u nas, tak? no bo tam po prostu zagranica to oni, a u nas jak popatrzymy co potrafią zrobić na niektórych spółkach, no to jak ktoś na to przeżyje dwa takie jakieś duże wywały i dwa duże jakieś pompowania, to stwierdzisz, że to z giełdą ma niewiele wspólnego i powiesz, że to nie dla niego. Znaczy ja rozumiem to podejście, tak? no bo widzieliśmy parę takich akcji, więc... Więc Amerykanie siłą rzeczy muszą w różowych akularach widzieć swój rynek akcji. No bo inaczej ich efekt majątkowy no, trochę popłynie e, w zasadzie. Wydaje, że to też Bitcoin. Wiesz, jak patrzysz na Bitcoina, to on lubi też pokazywać takie trendy na rynkach mm -hmm. i tam kasa taka chyba spekulacyjna, to się nawet szybciej leje niż w akcje. I widać, że jak Bitcoin tam ostro ruszy, nie, nie 2%, tylko jak on tam ruszy, to potem te akcje tak powoli w tamtą stronę też idą. I tutaj jeszcze w tym wątku no można by dodać, bo ostatnio też widziałem takie opracowanie, że 40% na przestrzeni wielu lat wzrostu S&P, czy wartości tego indeksu, to jest buyback akcji, który cały czas ma postępować. Czyli też widzimy coś, co napędza rynek akcji, a więc z jednej strony mamy Fed, który zwiększa podaż pieniądza, z drugiej strony mamy giełdę, z której ubywa akcji. <laughs> więc jak ten indeks ma nie rosnąć w takim układzie? Tak, tylko tam chyba te buybacki to są trochę inne, bo u nas to akcje się wykupuje, żeby je umorzyć, a oni mogą spekulować na swoich akcjach, czyli mogą je położyć na półkę, mm. ale dobrze pamiętam, i potem jak stwierdzą, że są za drogie, to mogą wrzucić. wrzucić na rynek. Tam jest taka pula, więc tutaj też trzeba troszeczkę pamiętać, że, że jest ta różnica między nimi a nami. W każdym razie, na pewno Będziemy do tego tematu jeszcze wracać, bo, bo tak jak wspomniałem, tych bajbeków na te kolejne lata ma być więcej. Co do wrzucania na rynek przez insiderów, to też do tego przejdziemy, bo to jest całkiem spora skala. Natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeden wątek, bo mamy euro. Jak wiemy, patrzymy sobie na czy to na DAX-a, czy to na niemiecką gospodarkę, i mówimy, że jest jak jest, że nie jest źle. Znaczy, że jest źle, a wszystko jakby trzyma się wysoko. Euro jest w miarę drogie do dolara, no DAX bije szczyty, mimo że tam mnóstwo przychodów jest z zagranicy, a nie z Niemiec, ale dlatego tu zamieściłem taki indeks, i to jest City Surprise Index, czyli indeks zaskoczeń makroekonomicznych. Czyli nieważne jakie są dane, stricte czy one są dobre czy złe, tylko czy są lepsze od tego, co myślano, że będzie. I tu widzimy, ta fioletowa linia jest dla strefy euro właśnie, jak z takich poziomów bardzo ujemnych bardzo szybko wskoczyliśmy na poziomy dodatnie wyższe niż odczyty dla stanów. Czyli mimo, że jest tak sobie, to jest o wiele lepiej niż myślano, że jest. Mhm. I to być może jest też taki element układanki, która nam odpowiada na to pytanie, co tutaj się dzieje z euro, dolarem, co się dzieje z DAX-em też troszeczkę. No i oczywiście możemy sobie wtedy zadać pytanie, okej, okay, co by było, gdyby ze stanów jednak dane, były wtedy ciut gorsze, no to wtedy, bo nawiązuję ciągle do euro sprzed tygodnia, to byłaby też całkiem ciekawa perspektywa. Czyli mówisz, że po prostu oczekiwania były strasznie niskie. niskie. Tak, 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 tak. I teraz nawet, że nie jest aż tak super, mhm. to i tak jest o wiele lepiej niż jak myślano, że będzie. I chyba bo na tej recesji w Stanach to się okazało, że chyba jej nie ma i to też poprawiło. W sumie w Europie też ta recesja nie przyszła, bo tak porozmawialiśmy tam wcześniej z rok temu, czy półtora też o recesji, a tu się okazuje, że ona tak Jakoś... słabo, ale nie tak, tak że, że, że jej w sumie nie ma, czy jest taka niewielka, i być może te oczekiwania wzrosły. Bo, bo to, to fajnie pokazuje nam tą grę rynkową, prawda? Czyli hmm. nieważne jak jest, tylko ważne, jak myślano, że jak będzie, a potem jak jest w relacji do tego, co, co oczekiwano. Także też to będziemy śledzić. Dzisiaj tak szybko lecimy przez te wątki ze względu na czas. Więc myślę, że nad tym wątkiem jeszcze chwilę się. Pochylimy, który teraz mamy, czyli co z VAT-em na żywność i co z inflacją w związku z tym, ponieważ już część sieci handlowych zapowiedziała, że no nie podniesie cen produktów spożywczych o wartość tego podatku. Podobnie jak kiedyś Orlen, VAT wrócił na paliwa, cena na stacji się nie zmieniła. Tak samo tu się mają nie zmienić. Akurat jedna z sieci podała, że ceny 1600 produktów, a oni bodajże, bodajże mają 2000 w ofercie, czyli praktycznie no większość zdecydowana. No, i to też jest dosyć ciekawe, czy przełożą to na inne produkty, czy wezmą to na klatę, czy promocje się zmniejszą. Natomiast wpływ na inflację no, będzie pozytywny, bo tak szybko nie, nie powinna rosnąć. Znaczy, na, na pewno wezmą to na klatę, ale mm, jestem przekonany, że nie na swoją. Czyli w, w, długim, w długim terminie, a nawet w takim krótkim, dłuższym, to myślę, że trochę na nas przerzucą, trochę jeszcze swoich dostawców docisną i wejdą na swoje, więc myślę, że ten efekt jednak jakiś, nawet jeżeli niewielki, w wyższych odczytach inflacji on się pojawi, tylko po pierwsze konsumenci my tego nie odczujemy, bo na początku w ogóle tego nie odczujemy, później to będzie jakimiś tam małymi kroczkami. No w danych pewnie to zobaczymy za jakiś czas, ale to znowu będą nie, niewielkie zmiany, więc myślę, że e, pytanie, czy to zachęci rząd, no bo jednak konstrukcja tych, e, tych osłon dotyczących rynku energii jest zupełnie inna. No tutaj nie można e, tak, tak bezrefleksyjnie zupełnie tego, tego odwiesić, ale myślę, że z żywnością to zobaczymy to, ale faktycznie to nie będzie problem. Mi się wydaje, że tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wojnę Lidla z Biedronką, bo w sumie jak tutaj się dwóch bije, to trzeci miał korzystać, a trzeci muszą uważać, żeby nie dostać. Tak? Więc wydaje mi się, że w tej chwili właśnie jak te dwie sieci w sumie konkurują, kto sprzedaje po niższych cenach, to wszyscy inni zaczynają do nich równać, żeby nie tracić klientów, co jest naturalne. No i to jak gdyby sprzyja nie podnoszeniu produktów, żeby nie powiedzieć, że właściwie obniżce cen. No nie wiadomo ile ta wojna jeszcze będzie trwać, no bo to się może zakończyć każdego dnia. Natomiast tu jak patrzę na ceny surowców pochodzenia rolnego, to tam sporo jest poniżej tego co mieliśmy rok temu, bo zboża są niżej. No to wiadomo, że wszystkie te produkty też, tam też jaja załóżmy, bo śledziłem ostatnio, jak to wygląda w stosunku do poprzedniego roku i wiele, wiele cen produktów spożywczych, czy tam mleko, one są poniżej, w związku z tym, no nie trzeba nic podnosić, że, to znaczy to, to jest kampania marketingowa, nie podniosę, ale tak naprawdę ja je kupuję taniej, tak? więc stać mnie na to, żeby nie podnosić, i, I to jak się tam wgłębimy, no to właściwie wiesz, nikt mi łaski nie robi specjalnie, bo powinien je obniżać, tak? Mhm. Nie, nie, nie mówię o wszystkich, tylko mówię o, o tych powiedzmy, najważniejszych produktach, no bo pieczywo to chyba każdego dotyka, czy tam powiedzmy no, jaja, prawda, i tak dalej, więc to nie są jakieś wyrafinowane surowce jak kakao, chociażby mhm. które, które bije rekordy w tej chwili cena na rynkach światowych, ale to oczywiście jest tylko jeden z produktów takich raczej luksusowych. Czyli to, co dla nas będzie korzystne, brak wzrostu cen, jest niekorzystne w zasadzie dla akcjonariuszy tych spółek niestety. No takie Geronimo e, spada niczym ceny w dyskoncie do najniższego poziomu od października 22. Dino obrywa rykoszetem. To jest właśnie ten szyk. E, I ten poziom wzrostu tego biznesu no, spada tam z ponad 30% rok do roku, no, być może do 25, w gorszym scenariuszu do 20% rok do roku. To i tak jest ogromnym wzrostem biznesu, ale no, wolniejszym. Już no co, co dla takiej spółki jak Dino? No zresztą to już się dzieje, no bo jeżeli mamy tak wysokie ceny zysk, czyli oczekiwania, no nie to nie jako miara tego, co jest dzisiaj, tylko oczekiwań na, roz, na, na dalszy wzrost tego biznesu, a tutaj są problemy, może to wpłynąć na mniejszą dynamikę rozwoju, no to to jest, dzieje się jak się dzieje. No i ceny żywności już były bardzo drogie i tam ja też patrzyłem na takie statystyki dotyczące, co ludzie kradną w sklepach. No to właśnie zaczęli kraść też żywność między innymi, tak? Kiedyś tam, powiedzmy, to nawet już wcześniej było, co, była taka sytuacja, że masło zdrożało tam do 7 złotych za kostkę, mhm. czyli sklepy zaczęły mhm. wprowadzać właśnie te kody, żeby nie wynosić, prawda? Co w ogóle, że za starych czasów, kto by tam masło kradł w sklepie? A potem się okazało, że niektóre produkty, no niestety zaczęto chronić i, 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 i właściwie dzisiaj jak ja tam wejdę i coś sobie kupię, to ciężko kupić coś poniżej 10 zł tak naprawdę. to Dosłownie jakieś, nie wiem, jedną czy dwie rzeczy można, ale, ale to, 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 to widać ten wzrost um, relatywny żywności w stosunku do, do innych to rzeczy, to, 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 to zupełnie inna struktura jest dzisiaj niż nawet 3-5 lat temu. Będziemy też ten wątek na pewno śledzić, jak się przełoży na inflację. Za kolejny miesiąc, bo zatem w ramach szybkiego szacunku, który też w tym tygodniu, no to inflacja powinna być w celu, według niektórych nawet w okolicach 2%, 2-2-1 nawet, mhm. oczywiście na chwilę a potem wracamy. No ale w warto jednak warto jednak odnotować, że gdy na jesieni. Oczekiwaliśmy, że tak będzie, to tak nisko nie oczekiwaliśmy. No nie, tak? Nie, to prawda. Myśleliśmy, Jest, że się, się zbli zbliży do górnego ograniczenia tak. cel, ale żeby wejść tak. w zakres, to już, to już naprawdę. Dół. By hit wtedy yy, to fakt. Yy, natomiast teraz, zmieniając troszeczkę wątek na wątek kulturalny, yy, tutaj na no pewnego rodzaju totalne zaskoczenie, bo. Po raz pierwszy od roku 1950 Niemcy wystąpią w strojach bez trzech pasków Adidasa po 2027 roku, więc jeszcze jest czas na przebolenie tego tematu, na przyzwyczajenie oczu do, do łyżwy na strojach niemieckich piłkarzy, bo Nike. Która zresztą podała swoje wyniki, zanurkowała tam strasznie po tych wynikach, ale dała lepszą ofertę od Adidasa, plus parę innych gadżetów, typu wspieranie młodzieży czy wspieranie kobiecej piłki nożnej. Tym przekonała Niemiecki Związek do tego, żeby pozbyć się Adidasa z koszulek. No, ja nawet nie wiem, jak to komentować, bo to jest aż niemożliwe. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, mając taką firmę, z taką historią, reprezentację sponsorującą, że w ogóle kryterium ceny jest tutaj bazowym kryterium. Swoją firmę. Swoją. Swoją, bo tutaj Nike jest... Obca. No. Obca, tak? Obca, amerykańska firma. Umarł cesarz Franz Beckenbauer, więc dochodzi do takich rzeczy, prawda? No nie, to oczywiście żart. Natomiast no, rzeczywiście to chyba nikt, nikt z nas sobie tego nie, nie, nie potrafił wyobrazić. No ale cóż, no, czasy się zmieniają. W tym wątku kulturalnym i właśnie Nike a e, Adidas, no to można polecić właśnie film R o pierwszej kampanii Nike, gdzie z Michaelem Jordanem weszli. We współpracy. No i tam właśnie między innymi była rozgrywka pomiędzy Adidasem. Mhm. Właściwie był prawie, że pewnym wygranym, a, a Nike, więc warto sobie to zobaczyć. Tam też ciekawie jest właśnie pokazana ta infrastruktura i, i, i jak właśnie niemieckie spółki działają, więc no, myślę, że to trochę taka klamra, no bo. Nike właściwie tak się rozwijało przez ten właśnie kontrakt z Jordanem, a teraz mamy, nawet udało im się reprezentację. No to jeszcze w ogóle dziwne, że Nike, znaczy zrozumiem, że sponsoruje futbol, tak, jeszcze ten nasz europejski, bo w sumie jak on sponsorowałby tam ten amerykański, to jest takie naturalne, tak? Natomiast widać, że Amerykanie no, zmieniają podejście do tego naszego futbolu, czyli zaczyna ich ten futbol kręcić. Coraz więcej drużyn mają, i tak dalej, bo jeszcze nawet nie 20-30 lat temu, no to soccer to tam kto tam no grał, tak? a dzisiaj już. Mamy szampes, mamy, mamy Coca-Colę, mamy McDonalda, teraz mamy Nike w Niemczech, także z każdej strony amerykańskie firmy uderzają, no ale historia jest. Y Niesamowite. To już jak ktoś przemie Mercedesa, to jest taki film to się już załamie w tym momencie, prawda? No to oczywiście żart jest. No. no żart, ale jednak też ja nie wiem, gdzie byłby Mercedes, dzisiaj i BMW, gdyby nie te centra technologiczne, y, które są w Stanach. I, I Dolina Krzemowa, i tamta myśl, która rozwija, bo tak mi się, to, to, to by te niemieckie firmy nie nadążyły. Technologicznie. To trochę przypomina jeszcze sytuację z końca lat 80., jak Japończycy przejmowali firmy amerykańskie. Tam pamiętacie, tam przyjechali Columbia Pictures i tak dalej. Ci Amerykanie się złapali za głowę, wszystkie prawa prawyki, procesorów im przejmowały. I tu zaczyna być podobnie. Także teraz pytanie, co jest jeszcze niemieckie <grym, <grym, za chwilę? No to, to Amerykanie tak. będą przejmować, prawda, więc. <grym>, Amerykanie, Chińczycy, dużo, dużo tutaj. Właściwie w tej chwili to kapitał ciężko powiedzieć, że jest taki, traci narodowość i to coraz bardziej widać. Tak? No to zobaczymy, ale to po 27 roku, jak będą te stroje wyglądały, czy się do tego przyzwyczajmy. Natomiast jeszcze wróćmy na chwilę do wątku mądrych głów, bo on nam przez sekundę uciekł, a tutaj mamy Petera Schiffa, który jest z każdej strony za bitcoina i swoje nastawienie antybitcoinowe, brzydko mówiąc, hejtowany, czy też jego wypowiedzi nie są tolerowane, są wyśmiewane. On jest fanem złota i tak dalej, ale akurat no, napisał też rzecz, z którą jak tutaj wypowiadając się w tym programie, no, wiemy, że ja też jakby na to zwracam uwagę, czyli o surowcach. się wypowiedział już tak ogólnie, nie tylko o złocie. No i powiedział, że patrząc też na indeks, o którym my sobie też mówimy, czyli CRB, taki szeroki indeks, że czeka nas największy bull market na rynku surowców od lat 70. I tutaj znowu wracamy do wątku. Czy po akcjach przyjdzie czas na hossę szeroką surowców? Czy pan Peter Schiff może mieć rację? No ja tutaj bym się bardziej obawiał tego, że już rynki akcji, nasze oczekiwania e, z takiego poziomu inflacyjnego, z jakiego mielibyśmy startować, no to nie są przygotowane na hossę surowcową. Myślę, że to nie mogłoby być dobre do, do, dla rynku akcji. No. To jest duża, duża szansa na to i tutaj jeszcze mamy właśnie indeks y, iShares, to akurat jest CFD na ETF, y, Commodity Swap, y, który pokazuje nam notowania y, indeksu surowców Bloomberga. I on jest akurat taki najbardziej wypośrodkowany, czyli jest naj, naj, najbardziej zdywersyfikowany o te wszystkie surowce. I on tam w przeciwieństwie do CRB, gdzie jest więcej ropy, CRB rośnie. Goldmana, Goldman Sachs ma swój indeks, który jeszcze bardziej rośnie, bo jest jeszcze więcej ropy. A ten Bloomberga jest taki mocno zdywersyfikowany, no i on tam podwójne dno nam takie ubił po, po korekcie. No więc no, jestem ciekaw, czy, czy tutaj, może Krzysztof, masz też zdanie, czy po akcjach przyjdziesz czy... czas na surowce, tak? W takim zwykłym zegarku. Tak. Cyklu. Mam nadzieję, że na metale. Natomiast dzisiaj trzeba pamiętać, że Bitcoin jest uważany za cyfrowe złoto, więc to jest rynek, który odciąga. Znaczy, generalnie kryptowaluty odciągają tą kasę, która była nam szła w, właśnie w, w surowce. I ja mam nadzieję, że. Tutaj prezes Dyzma by się przydał, żeby stworzyć w Polsce bank zbożowy, który by skupił to zboże, które jest w tej chwili nadwyżka. A jak przyjdą lata chude, bo one kiedyś przyjdą, tylko nie wiemy kiedy, bo nieurodzaj będzie któregoś dnia, to wtedy by to sprzedawał. Więc wydaje mi się, że ciężko powiedzieć, że to ten rok, ale w którymś roku będzie nieurodzaj i ceny zbóż wyskoczą dosyć mocno. I to samo pewnie będzie dotyczyło tych produktów pochodzenia zwierzęcego, chociaż ten trend światowy, że jemy mniej, mniej, mniej mięsa, będzie powodował, że no niestety ludzie odchodzą głównie od wołowiny od wieprzowiny w stronę kurczaków, a tutaj drób raczej nie jest notowany na rynkach. Znaczy, są giełdy, gdzie, gdzie można kupić tam sobie różne instrumenty, ale mi chodzi o te największe giełdy, to tam jest głównie wołowina, wieprzowina. I, i taka tendencja też jest w, na świecie. Żeby, żeby odchodzić. Natomiast no ja myślę, że, że właśnie metale mają tutaj do powiedzenia trochę. No, Jeśli by to ożywienie było na, takie duże na świecie, no to, to Chiny teraz trochę nawalają, tak? bo one wcześniej ciągnęły cenę miedzi, bo robiły bardzo dużo, budowały. Tam budownictwo w zapaści w tej chwili, więc po co pręty metalowe, aluminium też niepotrzebne. Więc wydaje mi się, że będzie, będzie tutaj takie odejście, ale to jak się gospodarka by tak odkręciła w górę, Natomiast rynek metali rzadkich jest bardzo ważny Dlatego, że część krajów wprowadza obostrzenia Tych metali jest mało One są używane głównie właśnie do tych Albo dodawane do stali jako dodatek Albo na przykład do pojazdów elektrycznych tak? I niektóre kraje wprowadzają ban Że nie wolno wywozić Albo można wywieźć tylko trochę I kraje takie jak Australia, które są bardzo bogate Nagle się ożywiły i zaczęły szybko wchodzić w... W układy z firmami afrykańskimi, żeby kupić licencję i po prostu zacząć na ich terytorium wydobywać te metale rzadkie. tak? To, co kiedyś Stany robiły, że chroniły ropę u siebie na, na swoim terytorium, a głównie kupowały arabską. I bardzo podobna polityka w tej chwili ma miejsce. Także ja też śledzę ten uran, bo to jest metal, ale generalnie mówimy energia i w sumie tam ceny też są bardzo wysokie, jak popatrzymy. I to jeśli my wchodzimy w tą erę uranu, że tak powiem czyli energii atomowej, no to ja takie zawsze mam pytanie do rządzących, to gdzie my będziemy się zabezpieczać jako Polska, tak? W sensie skąd będziemy to kupować? Nie wiem, z Kazachstanu czy, no bo to jest kilku tylko dostawców tak naprawdę, tego żółtego ciasta, więc, a, a cena w tej chwili rośnie, tam lit bardzo mocno sp cena spadła, natomiast oczywiście jak znowu jeśli te, e, no, te kopalnie zaczęli otwierać po prostu, Boliwia, która nigdy nie, nie miała żadnej kopalni, nagle stwierdziła, że będzie leasingować swoje kopalnie, tak? Więc jak gdyby dostrzegli nowy potencjał zysku i źródła podatków dla kraju, tak? no bo to więc widać, że się otwierają. Także no ciekawe, ja to stawiam na metale i jak, jak się pojawi jakiś nieurodzaj, no to wtedy wydaje mi się, że również zboża pokażą, co potrafią. Już teraz na Matifie było widać takie próby odbić, ale już wielokrotnie się zboże odbijało, ale nie, nie złapały jeszcze tego dna. Natomiast to ostatnie odbicie na Matifie było całkiem spore. I mi się wydaje. Tzn. Trzeba obserwować, gdyby tam się pojawiła formacja odwrócenia, tylko to mm. niestety jest złe dla inflacji, tak, to, to wiem, że. No właśnie, skoro jesteśmy przy czynnikach pogodowych, które mogą mieć wpływ na zboża w dalszej części ewentualnie roku albo kolejnych lat w ogóle, no to w Czarnej Melancholii mamy temat kakao, gdzie czynniki z jednej strony pogodowe, z drugiej strony chorób, yy, choroba czarnych strąków, którą poznaliśmy wiele miesięcy temu, bo to o niej też tutaj było, w zalążkach jeszcze tego trendu, który nie wiedzieliśmy, że się przerodzi w coś takiego, że tona kakao będzie droższa od tony miedzi. Pytanie, czy KGHM przypadkiem nie powinien może zacząć dywersyfikować biznesu, albo czy ta bańka, bo niektórzy tak mówią, że to jest największe picki short quiz w ogóle w historii rynku, czy to się gdzieś tam nie zawali? No każdy teraz się zastanawia, jak to się skończy, a niektórzy nawet mówią, że już czekolada inaczej smakuje w czekoladzie jest mniej kakao, albo idziemy w białą czekoladę, po prostu gdzie nie ma kakao w ogóle. Yy, I że zajączki będą droższe na święta znowu przez takie ceny. Ja już też obserwowałem swego czasu Wawel, który szedł w pewnym <coughs> momencie razem z ceną kakao, to się zacząłem zastanawiać, no dlaczego? No ale już teraz pięknie się to wszystko rozdzieliło. No, pięknością rynków surowcowych to są właśnie te mocne trendy. Więc to oczywiście tutaj mamy bardzo spekulacyjny, ale no jak, jakby nie było, te rynki działają w sesjach, nie ma za dużo zmienności w trakcie sesji. Z płynnością też różnie bywa, więc jak, 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 jak po jakiejś konkretnej akumulacji mamy po prostu wyjście, to ten trend sporo, sporo trwa, jest bardzo mocny. I już nie na tym etapie, ale wcześniej jest względnie łatwy do utrzymania pozycji, no bo nie ma mocnych korek. Natomiast no to już nie dotyczy teraz tego rynku, bo tutaj to już jest absolutne szaleństwo. A czy my rozmawialiśmy wielokrotnie o kakao? Tylko tam właśnie problem polega na tym, że jak jest ocieplenie klimatu, to oni muszą przenosić kakaowce o 100 metrów co roku wyżej mniej więcej i problem polega na tym że jak się przeniesie wyżej drzewo to tam jest trochę inna gleba jest trochę inne zwierzątka zaczynają żyć no i to wzgórze, bo są takie tarasowe, to te wzgórza się gdzieś kończą, tak? Więc jak się skończą, to pytanie, gdzie dalej pójdziemy? No i to co, to, co powiedziałeś o tej chorobie, bo ja widziałem, jak oni rozbijają maczetami i po prostu całe ziarno jest wyjedzone przez tego robaka, tam jest zużyte, jak gdyby to się do niczego nie nadaje. No i tam jeszcze jest problem taki, że to są kraje, jeszcze brakuje jednej rzeczy, to znaczy brakuje jeszcze zamachu stanu, bo te kraje lubią mieć zamach stanu i gdyby teraz doszedł jeszcze zamach stanu, no to nie chciałbym mówić, Mówić, jaka byłaby cena tego kakao. Natomiast ja czytałem wywiad właśnie chyba z, z, z szefową Wedla, i ona właśnie mówi, że oni do tej pory szli na starych zapasach i w tej chwili są już. Po prostu mhm. na granicy, i jeśli zaczną kupować po tych cenach, to downsizing zrobili. Już Państwo nie kupią tabliczki, tabliczki 100 gramowej, tylko raczej 90, więc teraz albo będzie 80 przy starych cenach, albo będzie mniejsza zawartość, albo cena w górę, bo już oni są przy granicy z tego wywiadu. Wynika więc, nie wiem, może trzeba jeszcze zrobić zapasy dzisiaj na, na dłużej, prawda? Ja w puszce w kuchni znalazłem, trzymam, my precious. Także. No niestety, ale to jest właśnie przykład taki, gdzie dochodzi do kornera takiego klasycznego, takiego wywo wywołanego pogodą i warunkami agro, niż jakąś zmową, nie wiem, producentów. Najśmieszniejsze, że ci ludzie, którzy uprawiają te drzewo, oni zarabiają grosze. Tam jeszcze trzeba pamiętać, że dzieci nie chodzą do szkoły po to, żeby uprawiać, i te firmy właśnie, które kupują dużo czekolady i państwo jedzą pralinki i tak dalej, to one ma, robią taki fundusz, że niby przeka przekazują pewną kwotę, tam właśnie milion dolarów, i te dzieci mają do chodzić do szkoły, a to się tak wcale nie dzieje. Więc to, jak mam jem tą czekoladę, to mam z tym problem, tak, że no, jakieś tam dziecko nie poszło się uczyć, żeby zebrać, no niestety, w większości przypadków, bo mhm to jedzmy białą może no, na razie i będzie... Nie, nie, nie chciałbym Państwa zniechęcać, <grym> tylko no, jak Państwo wejdą głęboko w ten rynek, no to tak, właśnie tak, takie, no. takie pojawiają się problemy. Tak? Mnóstwo mamy programów w telewizji pokazujących produkcję wielu rzeczy z krajów mm. głównie afrykańskich, y, gdzie ta etyka biznesu wielkich, korporacji jest... Y, no, nie ma jej w zasadzie i, i wiemy, kto, kto na tym cierpi. Dzieci przeważnie. Natomiast y, zmieńmy wątek na insiderów, bo my tutaj o tym, że S&P cały czas się pnie po ścianie pięciotygodniowej średniej, a insiderzy w tej ścianie pnącego się S&P sypią akcjami i ta relacja insider-sellingu do kupna no jest już bardzo, bardzo wysoka w związku z tym, Ktoś się myli. Czy insajderzy się mylą i sprzedają taniej, niż by mogli sprzedać za jakiś czas, czy może jednak widzą taką siłę, taką płynność, że są w stanie to wyrzucać. Po prostu się nie przejmując, że zrzucą rynek i z głowy, bo ten potencjał do ruchu w górę jest już załóżmy na tyle niewielki według nich, że, że to już ten moment. No, A z jakiego, z jakiego indeksu to było? Z Nazdaka. A, z Nazdaka, tak. chciałem tak. powiedzieć o Michaelu. E, Sailors z, z MicroStrategy, ale no to. Kto jeszcze sekundkę przejdziemy? Na razie tutaj, no właśnie, jako taka no, czarna melancholia, tego, że no, my tutaj różowe okulary, byki same na, na giełdzie, a je, jednak insiderzy sypią. No. no poprzedni ten szczyt, który był ponad rok temu, e, który był na Nasdaqu, to tam owszem, podczas tych właściwie kształtowania się tych szczytów, to tam bardzo mocna była sprzedaż. Insiderów i później no, była taka właśnie refleksja, że jak to zaczęło mocno spadać, że no, wiedzieli, mieli rację, no ale dzisiaj już jednak jesteśmy dużo wyżej, więc z tej perspektywy wcale niewielu wieloletniej no, to, to, byli w, to byli w błędzie. No. Myślę, że to jest. No, są, są tak mocne wzrosty tych, tych, tych wielu spółek, że, że naturalnie po prostu realizują zyski, wykorzystują moment. No tak, to jeszcze jest pytanie, ile kasy płynie do funduszy inwestycyjnych, bo dużo pieniędzy jest na rynku teraz w ogóle, tak? I po prostu jeśli one idą, no to może się okazać, że oni sprzedają, a te fundusze odbiorą od nich i to wcale nie oznacza, że będą sprzedawać od razu, tak? Bo to musieliby odebrać Kowalscy. No i wtedy bym wiedział, że będzie panika, że spadnie. Jeśli to odbiorą fundusze, to się może okazać, że no będzie na przykład lekka korekta, ale potem znowu te ceny zaczną dalej zwyżkować, tak. No, tutaj możemy tylko smucić to, co mówiłeś wcześniej o tym o ilości zaangażowanego kapitału amerykańskiego na rynku, bo to tak trochę by pokazywało właśnie, że no, tu kowalscy wrzucają pieniądze do funduszy, czy sami kupują i Sejderzy sprzedają. No tylko pytanie, jaka jest ta relacja no, zgromadzonych środków funduszu versus kowalski czy tam John Smith, tak? No bo tak, jak jeśli fundusze odbiorą, to się mniej boję. Natomiast no, boję się, jak królowa no, Ulica to, tak, to brała. ulica. Tak, to wtedy oczywiście. Myślę, że tutaj tak jak przy ostatnim szczycie, no, trzeba poczekać 3-4 miesiące, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie sprzedawali blisko szczytu, bo tak wtedy też to było wtedy. Więc to zobaczymy. No, ale na pewno widzimy coraz więcej pozycji w rejestrze krótkich sprzedaży. KNF, DIG 20 spółki z 20 Tak. LPP, Allegro, Budimex, JDSW, Orlen, CD Projekt, Pepko. To są spółki, które są w tym rejestrze. Czy ktoś się teraz uwziął i chce nam zdołować nasz rynek? Czy to jest jakaś gra spekulacyjna przeciwko naszym spółkom? W ogóle skąd popularność nagle takiej ilości shortów w Polsce? I czy to jest racjonalne w tym momencie, co tutaj się w ogóle dzieje? ja, ja bym to wrócił właśnie w różowych okularach, że pomimo tego, że te, te listy rosną, to WIG20, yy, WIG20 Total Return utrzymuje się przy tych wysokich poziomach, czyli WIG20 pod, pod oporem tym kluczowym cały czas, więc no... Zobaczymy za jakiś czas, ale pomimo takiego mocniejszego przyłożenia, bo nie powiedziałbym, że to jest jakiś nie wiadomo jaki atak, no to jednak nie, scho nie schodzą te indeksy dużo niżej. No tak, ja to jeszcze miałem taką teorię spiskową teoretycznie, że jeśli w marcu wygasały kontrakty i ci, co byli na długich zarobili, a wcześniej ciągnęli akcje... No to teraz teoretycznie powinni otwierać krótkie na kontraktach i masakrować, ale sprzedawać te swoje akcje, które mieli w pozycjach długich, tak? No bo chcą się tego pozbyć, spychając ceny w dół. Natomiast no, jeśli ktoś, najprawdopodobniej ktoś inny otwiera pozycję krótką, no bo ci, co mają długą, nie muszą niczego otwierać, żeby zbijać cenę. No z drugiej strony, jeśli otwierają krótkie, to pewnie liczą na jakąś taką korektę, o której mówiłem, że selli na April, tak tym razem mm -hmm. i go away. Więc może to się tak w to wpisuje. No, ale to co powiedziałeś, nie ma KGHM-u, czyli spółki surowcowej. Ja wiem, że ona spadła ostatnio przez te odpisy, które ma robić, ale to tak, jeśli surowce mają iść w górę, to na razie KGHM-u nie ma, więc to jeszcze jest ok. Jak się KGHM pojawi, to znaczy, że tam mieć chyba jednak nie pójdzie, cena na rynkach światowych, więc wtedy się zmartwię. Natomiast jeszcze może tak powiem to, co mnie szokowało, bo tak ja nie lubię Dnia Kobiet na giełdzie, bo zawsze, znaczy nie zawsze, często w okolicy Dnia Kobiet jest jakiś problem. I przypomnę, 94 rok, Szczyt hosty 93-94, 2000 NASDAQ ponad 5000, potem dramat. No i teraz mieliśmy LPP, tydzień po dniu kobiet, 40% spadek spółki z wig 20. Ja nie pamiętam, pewnie też nie pamiętacie. Mhm. E, natomiast właśnie ja byłem w szoku też, jak ostatnio te właśnie duże spółki. No bi, powiedziałeś o Budymexie, klątwa wigu 20 tak? Czyli jak się zakwalifikują, to co już możesz, tylko w trend spadkowy wejść, tak? No więc... E, no tak mam taką cichą nadzieję, że tak nie będzie, ale, ale też ja, bo, natomiast banków żadnego nie było, tak. Nie? Tak. E, Więc oczywiście banki widać, że jak na razie to zagranica jeszcze ich nie gra, ale te inne biznesy, czyli niebankowe, czyli w Warszawie można powiedzieć spółki na banki, niebanki, więc mhm. na niebankach e, ta sytuacja techniczna jest gorsza, bo tam potrzeba na Budimex, który się próbuje wybić, Na LPP to jest w tej chwili w takim miejscu, gdzie nie wiadomo, bo on spadł, trochę się odbił, ale tu jest duży znak zapytania. E, no i właśnie te inne, tak jak patrzyłem tam nawet na, powiedzmy to sytuacja, która była na dino teraz, i tak? bardzo niekorzystnie to wygląda. Czyli te, 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 te inne spółki, jak się popatrzy nawet tak szeroko, e, to niebankowe mają problem techniczny. Statystycznie, bo tam są, które znajdują się w trendach wzrostowych, nie chcę powiedzieć, że żadna ale, ale, ale z WIG-u 20 niebankowe to gorzej wyglądały. Jasne, no to będziemy trzymać kciuki, żeby z tymi firmami, które. Działają tak na polskich akcjach, stało się to samo, co zadziało się z misiami na Microstrategy, o którym też wspominaliśmy. Mm -hmm. Bo według, to myślę, że teraz już większa jest ta kwota, ale według tej kwoty na połowę marca shortsellerzy MicroStrategy stracili 3,3 miliarda dolarów, grając na spadek tego wehikułu bitcoinowego Michaela Saylora, bo cena akcji w zasadzie w 2 miesiące, bo 23 stycznia, teraz mam 26 dzień marca, wzrosła o 326%. Oczywiście przebijając stopę zwrotu z bitcoina w tym czasie, no, tworząc tutaj potężny też spread. I to właśnie przez ten spread, gdzie część chciała zagrać na zwężenie spreadu między bitcoinem, którego posiada MicroStrategy, a ceną akcji MicroStrategy, no niestety wyleciała na tych shortach. Sama spółka, co ciekawe, no, ma sprzedaż na poziomie 500 milionów dolarów rocznie, swojego produktu, tam IT rozwiązań, które dostarcza. Więc mamy tak naprawdę fundusz bitcoinowy. No i czarna melancholia jest tylko dlatego, nie dlatego, że tak wzrosło, no bo to fajnie, jak ktoś udało się komuś wytrzymać taki ruch, natomiast, że z tymi misiami to czasami różnie, różnie bywa, mogą popłynąć. No to e, pokazuje po prostu, e, jakikolwiek byłby trend, e, wydaje się racjonalny, jeżeli jest mocny, można na tym konkretnie popłynąć, nie utrzyma się po prostu tych pozycji, e, a też taka... Taka refleksja o tym, co ty mówisz, że 500 milionów sprzedaży, to, to, to właśnie taka myśl tych osób, które pracują w tej firmie. One, one wiedzą, że coś tam robią, ale że to jest kompletnie nieistotne dla tej firmy. Można robić cokolwiek, a tak naprawdę chodzi o aktywa, tak? Więc... I tu jakąś przyszłość jeszcze, no bo skoro jest taka wycena, no to ktoś tu no właśnie, kolejne przyjmę, emisje tak. też, też widzi. No, przy, oczywiście zawsze przy takich ruchach, tak jak Kakao, czy tak jak MicroStrategy, no zawsze gdzieś czekamy, jak to się skończy. Pytanie, czy się w ogóle kiedyś skończy, czy, 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 czy doczekamy jakiegokolwiek końca, bo to może trwać. E, może nie w takim tempie, ale dalej czas będzie płynąć. E, natomiast czas płynie. I powoli kończymy, zostawiając sobie ostatni wątek, wracając do Niemiec na chwilkę, bo pojawiły się takie badania dotyczące tego, że Niemcy zostali w cyfrowym tyle i to bardzo mocno. Mamy tutaj parę takich tabelek, jeżeli chodzi o to, że Niemcy spadły w atrakcyjności lokowania biznesu na 18 miejsce. Pierwsze miejsce mają Stany, Kanada, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Irlandia. Polska jest tutaj w tym rankingu na miejscu dziesiątym i wskoczyła nieco wyżej nad Czechy, a pod Holandię. To dobra informacja i dalej widzimy na tych wykresach, w jaki sposób Niemcy też inwestowały w digitalizację. Cyfrowienie swojego kraju, no i mamy tutaj, no niestety, no Polska jest jeszcze niżej, ale tutaj, jeżeli chodzi o zmianę, bo to jest inwestycje w IT jako procent PKB. Mhm. Więc my zainwestowaliśmy według tych danych 0,8, Niemcy 1,4, Szwedzi na przykład 4,9, Szwajcarzy 4. I pół. No tu jest też kwestia z jakiego kto poziomu y, wychodzi, jakie jest to zapuszczenie. Natomiast no, jeżeli chodzi o Niemcy, no, nie dziwi nas to, bo właściwie przynajmniej od roku, jak nie dłużej, pastwimy się, pastwi się właśnie nad tym brakiem e, postępu cyfrowego w Niemczech, więc to, to nie jest zaskoczenie, no odzwierciedla na pewno stan faktyczny. Natomiast co jest jeszcze ważne, tu po środku taka tabelka też była, czyli w ramach 15 lat, jak zmieniło się według Instytutu CEF, e, tak jakby do, do, do poprawa w danych krajach, to mamy Polskę, która zyskała najwięcej z kolei. Jest tam na dole, przeganiając przeglania, Stany Zjednoczone. E, natomiast Niemcy, no niestety, najgorzej znowuż. I to chyba, gdyby nie to, że DAX ma te zyski z innych części świata, no to. Byłby gdzieś indziej. Tak. I to doskonale tłumaczy zastąpienie Adidasa Nike. To prawda. Tym to... skonkludujemy nasz dzisiejszy program. Także dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Zapraszamy do komentowania i do lajkowania tego materiału, jeśli się Państwu podobał. Więc dziękujemy za dziś. Żegna się z Państwem profesor Krzysztof Borowski. Dziękuję pięknie. I Łukasz Wardyn. Dziękuję. Oraz ja, Daniel Kostecki. A licznik zaktualizuje kolejnym razem Maciej Leściarz.